kolejnym odcinku GameTroll TV. Ja mam na imię Piotrek i z wielką chęcią pokażę wam dzisiaj recenzję prototypu gry, która został nadesłany do mnie dzięki akcji na Wspieraj To. Można sobie było wygrać taki bajer, mianowicie recenzję prototypu swojej gry. I tym autorem, który wsparł moją szlachetną jakże akcję, był Karol Woźniczak, który przysłał do mnie grę pod tytułem Dzień Sądu. Jak się można inteligentnie domyśleć, chodzi tutaj o starcie między aniołami, demonami, wiecie, tutaj rogi, tutaj pióra, tu ogniste miecze, czyli jakoś niespecjalnie eksploatowany w tym momencie temat. A szkoda, bo przecież jest bardzo ciekawy. W tej grze będziemy mieli do czynienia ze zgrabną mechaniką ujętą w kartach. Czy potrzeba jej jeszcze większego dopracowania? Zobaczcie sami i pomóżcie Karolowi dopracować ten tytuł w komentarzach pod tym filmikiem. Zapraszam na materiał. W pudełku znajdziemy dwie strony konfliktu, czyli 7 kart reprezentujących Legion Potępionych i 7 kart Zastępu Światła. Na każdej karcie znajduje się dość spory zarys fabularny, mały zarys zdolności postaci i tor punktów życia. A to znaczniki, którymi odliczamy życie żołnierzy. Każda z postaci ma swoją 15-kartową talię, które z dwoma innymi utworzą w trakcie gry talię. Instrukcja zalicza się raczej do udanych. Na plus trzeba zaliczyć również to, że autor pokusił się o wytłumaczenie każdej karty z poszczególnych frakcji. Przygotowanie jest proste. Po pierwsze, musimy zdecydować, którą stroną gramy. Światłości czy Legionem Potępionych. Potem losujemy dwie postaci i po ujawnieniu dobieramy w tajemnicy jeszcze trzecią. Potem i tak ją odsłaniamy, tak więc przeciwnik będzie wiedział, jakim kompletem będziemy grać. I teraz naprzeciwko mamy siebie równo po trzech przeciwników. Następnie dobieramy karty wybranych i tasujemy, tworząc składającą się z 45 kart talię na każdego gracza. Po losowym wybraniu, kto zaczyna, rozpoczynamy starcie. Gra składa się z następujących po sobie tur. Każdy gracz wykonuje swoją turę w całości, potem kolej przechodzi na przeciwnika. Poza pierwszymi dwoma turami w swojej turze dobieramy zawsze trzy karty, po czym po obejrzeniu odrzucamy jedną kartę z tych właśnie dobranych lub tych, które mieliśmy już na ręku. W ciągu swojej kolejki możemy zagrać maksymalnie trzy karty, po jednej na każdą postać. Tak więc dobrze jest mieć zawsze na ręku karty różnych potępionych czy światłych, bo zwiększamy wtedy liczbę akcji i pewnie obrażeń, jakie zadamy w turze. Podczas gdy w kolejnych turach mamy możliwość to już kontrolować, to podczas pierwszych, jak nam ręka nie podejdzie, to możemy dość szybko skończyć. Karty w grze Dzień Sądu dzielą się głównie na dwa typy. Są to karty natychmiastowe i reakcje. Karty natychmiastowe mogą to być ataki, których jest cała masa, wzmocnienia naszych postaci lub inne rzeczy, które natychmiast wpłyną na rozgrywkę. Reakcje zagrywamy w kontrze do zagrań przeciwnika i zazwyczaj przerywają one działania lub je modyfikują. Powiedziałem wcześniej, że w grze mamy sporo rodzajów ataków, a dokładniej rodzajów obrażeń. Mogą to być zwykłe, te przed którymi nie możemy się obronić, przybijające pancerz, te, które kradną życie, lub takie, po których spełnieniu określonych warunków od razu wsadzą wrogą postać do piachu. Na większość ataków są jednak kontry i zabezpieczenia, które zagrywamy w swojej turze lub jako reakcje. Ten aspekt to po prostu niezły balecik. Koniec rozgrywki następuje w dwóch przypadkach. W momencie, gdy wszystkie trzy postacie jednego z graczy zginą lub komuś po prostu skończą się karty. Wtedy następuje ostatnia tura przeciwnika i wygrywa ten, którego ekipa ma najwięcej punktów życia. Możecie teraz zapytać, co się dzieje, jeśli jakaś postać zginie nam w trakcie rozgrywki, co się dzieje z kartami, których już nie możemy po prostu używać, a ciągle je dobieramy. Ano, wymieniamy je w stosunku 2 do 1 za kolejną kartę z wierzchu talii.
Pora w takim razie na kilka słów podsumowania dnia sądu. Zaczynamy od może nie wykonania, ponieważ wykonanie jakoś niespecjalnie jest tu co oceniać, ponieważ jest to dopiero prototyp, ale do formy i kształtu pewnych rzeczy już można pochwalić albo ewentualnie się przyczepić. Na razie będę się czepiał. Po pierwsze, jeśli chodzi o same te karty. Wydaje mi się, że troszeczkę są za nieduże. No te elementy, które akurat tutaj się znajdują, tutaj pewnie domyślam się, kiedyś będzie jakiś rysunek. Tutaj jest tekst fabularny, warto byłoby go przenieść jakoś na koniec, ewentualnie rozwinąć. Tutaj no, tekst fabularny jest większy niż ta jedna, jedyna cecha, która w tym momencie na karcie występuje. No nie wiem, można byłoby jakoś bardziej ją wyeksponować lub ewentualnie dodać więcej cech dla poszczególnych stron. Fajnie by to chyba wyglądało to raz i ciekawsze elementy mechaniczne dzięki temu udałoby się uzyskać. No ale to jest taki, nie wiem, początek, nie wiem czy jest to duży minus, no mi po prostu w tym momencie troszeczkę to nie przeszkadzało. No i jeśli chodzi o grafiki, no to kurczę, przy takiej tematyce jak Anioły i Demony to można naprawdę wywalić takie fantastyczne rzeczy, że ludzie, nie wiem, pójdą to kupić tylko i wyłącznie dlatego, że zobaczą, o kurde, ty stary, zobacz jaka fajna grafika, to na pewno musi być coś fajnego. No pełno jest tytułów, które tak ściągają ludzi, no ale z tego chcemy, żeby była naprawdę fajna gra. Potrzeba jest tutaj również karty pomocy, która będzie opisywała chociaż zwykły, prosty skrót rozgrywki. No tutaj rzeczywiście takie rzeczy, szczególnie przy grach karcianych, bardzo, ale to bardzo mocno się przydają. Warto chyba byłoby też popracować nad tekstem na samych kartach. No tego tekstu jest naprawdę dużo. To nie jest tak, że nie lubię czytać, to nie o to chodzi. Ale w momencie, jeśli to ma być szybka rozgrywka i mamy, nie wiem, te kilka kart i staramy się coś powybierać, zanim przejdziemy przez całą tą lekturę, trochę czasu nam to zajmie. Można byłoby ten tekst troszeczkę inaczej zredagować, może dorzucić pewnych symboli, dzięki którym będziemy patrzyli na karty, trochę tekstu, trochę symboli. Okej, dobra, wiem co zagrywać, mogę zagrać przecież trzy karty, raz, dwa, trzy, okej, fajnie to wyjdzie. Tak więc nad tym elementem też można byłoby troszeczkę popracować. Ta lektura trochę wydłuży nam rozgrywkę. Warto byłoby dodać również troszeczkę więcej kart, które zdynamizują nam rozgrywkę. Okej, mamy ataki, mamy reakcje, przydałoby się coś jeszcze, dzięki czemu ta gra stałaby się taka, nie wiem, bardziej agresywna, z pazurem. No nie wiem, tutaj akurat zostawiam autorowi, ewentualnie osobom komentującym, pełne pole do popisu. Jeśli chodzi o rzeczy, które mi się bardzo, ale to bardzo podobają, no to oczywiście tematyka. Kurczę, chłopie, strzeliłeś naprawdę fenomenalnie. Nie ma dużo takich gier, a na pewno znajdzie się wiele osób, które dzięki tobie, nie wiem, odkryją pewne tematy na nowo. Gra ma również bardzo fajny taki element, no te karty, czy poszczególne talie, to jest tak fenomenalna rzecz pod ewentualne dodatki, to jest raz, a dwa, że dzięki tylu taliom, które mamy. No w podstawce mamy bodajże 7 na stronę, wybieramy zawsze 3, więc zanim spróbujemy różnych kombinacji, zanim te kombinacje spotkają się z kombinacjami naszego przeciwnika, trochę czasu minie, więc gra starczy na długo. Nie wiem jaka byłaby jej ewentualna cena, ale za tę cenę otrzymalibyśmy produkt, który szybko nam się nie znudzi. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Warto byłoby dodać jeszcze więcej cech dla aniołów i demonów. Może cechy, nie wiem, wybieralne. Niech będą 3, będziemy wybierać jedną, z której aktualnie będziemy korzystać. No i też fajnie byłoby, żeby to nie była cecha, z której korzysta się tylko i wyłącznie raz na grę. Powtarzam w takim razie, po co nam taka gigantyczna karta. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o taki jeszcze ostatni element, gra z tyloma kartami, z tyloma stronami na początku jest naprawdę bardzo fajnie zbalansowana. Nie widziałem czegoś takiego w tej grze, że stronami, jeśli jedną stroną tak, a nie inaczej wykombinowaną, grałoby się lepiej i miałaby jakąś miażdżącą przewagę nad inną. Balans tutaj został zachowany. Tak więc Karolu, stworzyłeś ciekawy prototyp, który wymaga, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to może moja jakaś, nie wiem, zboczona, chora wyobraźnia, pewnego, lekko średniego dopracowania, ale naprawdę, pracuj nad tym dalej, a nie gracze z Polski, a może nawet nie, i poza granicami naszego państwa, będą cieszyć się naprawdę fajną produkcją. Ja tej grze będę kibicował, a wy, drodzy widzowie,
pomóżcie Karolowi i umieszczajcie komentarze, komentujcie to wszystko. Fajnie byłoby mu pomóc. I to tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.